Siema, tutaj doktor Stalker. Tak jest, a to co właśnie przede mną widzicie, to jest mapa z GTA 5 kolekcjonerskiej wersji. Tak jest, jest to mapa z kolekcjonerskiej wersji GTA 5. I jak pomyślałem się, czemu tu jest tak ciemno? Jest to mapa dołączana przy wersji kolekcjonerskiej GTA 5 i bodajże przy wersji specjalnej GTA 5. Na pierwszy rzut oka wygląda to jak zwykła mapa na takim fajnym papierze planowym, w tym stylu. Tak. Ale nie jest to zwykła mapa, jak się okazuje. Tak. Z tego co wiem, nigdzie nie było to opisane, że w każdym myślał, że to jest ogólnie zwykła mapa, ale jak się okazuje, popatrzcie. To co właśnie trzymam w ręce, jest to latarka z... Latarka, która ma także opcję ultrafioletu. Popatrzcie, co się dzieje, jak się przejdzie na tę mapę ultrafioletem. Nie to. O, jest ultrafiolet. Tak, popatrzcie, są tu oznaczone różne punkty. Tak, Bayerz, nie? Fajna niespodzianka od Rockstara. Tu jak widzicie, są w wodzie różne punkty oznaczone. Podejrzewam, że te w wodzie, chwileczkę, jest tu jakaś legenda może. Podejrzewam, że te w wodzie to są jakieś znajdźki po prostu. Co tu jeszcze mamy? Tu mamy punkt. Co tu jeszcze? Tu mamy to. Tutaj coś mamy. Tak, jak widzisz, coś mamy. Co tu jeszcze jest? O, tutaj coś jest. Fokus nie chce jakoś tego załapywać. Jest jakiś napis ogólnie. Tak. Muszę wygiąć rękę. To pokazać. O, nie wiem, czy jest to do rozczytania. Tutaj coś jest. Tak. Po prostu zarąbiście to zrobili. Niezła, naprawdę niezła niespodzianka. O, to jest coś. Chwilka, obrócę mapę. Po obróceniu mapy. Normalnie jest to... O, jest to zwykły... Tutaj po prostu nic nie ma na tej stronie mapy. Jest to zwykły... Zwykły granatowy papier, powiedzmy. Połączenie ultrafioletu. Jak widzicie, mamy tutaj napis, który nie wiem, czy będzie widać ogólnie, że jest tu duży napis. O, coś jest widać. Nie jest to mocny ultrafiolet w tej latarce. Ale jak widzicie, to jest... Tak... O! Tutaj mamy napisy, które nie będą chyba zbytnio do rozczytania w kamerze. A może i będą? Tak się to prezentuje. Chcę, że tu było wszystko mniej więcej widać. O! Jak widzicie, jest tutaj te. Co tu mamy dalej? Te. P chyba. Tak, w kamerze tego może tak nie ma widać, ale i tutaj jest E. Kamerze może tak... No nie ma tego widać w kamerze, ale normalnie to sobie lepiej widać. Dobrze, mamy napis. Ogólnie jest to takie jakby całe poplamione. Tak. Ok. No. I tak jak widzicie, bajerancko to wygląda. Bajerancko to zrobili po prostu, że jest to takie tajemnicze, powiedzmy. Tak. No to mamy lotnisko okrążone kółkiem.
Tutaj mamy... Tak. Zubajransko jest to zrobione wszystko. Jak widzicie... O, laser. Uhuhu. Fajna tarka. No. Jak widzicie, zarąbista niespodzianka od Rockstara. Nie spodziewałbym się tego. Przeczytałem o tym w internecie. Bajeranska sprawa, że coś takiego zrobili. Okej. Okay. Pokazał wam to Dr. Stalker. I mówił także Dr. Stalker. I w takim razie nara. Jak widzicie, ciekawa sprawa. Bardzo fajne niespodzianka od Rockstara. Nara.